Tragedia przed świętami w Lubelskiem. Nie żyje 16-latek. Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia w miejscowości Kosarzew Dolne, województwo lubelskie, doszło do tragedii. Życie w strasznych okolicznościach stracił nastolatek. Ratownicy przez długi czas walczyli o jego życie. O szczegółach dramatycznego zdarzenia poinformował NATKOM Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Doszło do niego w poniedziałek, 18 grudnia, około godziny 16:30 w miejscowości Kosarzew Dolne, niewielkiej wsi w gminie Krzczonów. Lubelskie. Śmierć 16-letniego motocyklisty. Według wstępnych ustaleń kierująca Renault, włączając się do ruchu z posesji z zamiarem skrętu w lewo, zderzyła się z kierującym motocyklem, który jechał od Bychawy w kierunku Krzczonowa, opisał policjant. Na miejsce natychmiast zostali wezwani ratownicy. Niestety pomimo długotrwającej reanimacji, życia poszkodowanego 16-latka nie udało się uratować. Jak ustalono, chłopiec posiada uprawnienia do prowadzenia tego typu pojazdów. Kierująca samochodem w chwili wypadku była trzeźwa. Szczegóły tego strasznego zdarzenia ustala policja pod nadzorem prokuratora. Ciało młodego kierującego jednośladem zabezpieczono do przeprowadzenia sekcji zwłok. Policjanci z Lublina udostępnili zdjęcie z miejsca tragedii. Widzimy rozbity motocykl, którym poruszał się 16-latek.